i goła biegłam na korytarz w Grand Hotelu. On mnie gonił goły i to pokojowe widziały niestety, ale mnie dopadł. Spotykamy się chyba po wielu miesiącach i parę razy opisywałem pani metamorfozę, ale dzisiaj pierwszy raz widzę na żywo. Naprawdę efekt jest wow, jak się pani czuje w tym super nowym wydaniu? W ogóle dzisiaj meci trochę jesteśmy. No właśnie, tak. No jednak wiemy, że co jest modne po prostu. Oczywiście. Ja naśladuję Marylę po prostu. A poczekaj, o co spytałeś? Jak się pani czuje, taka odnowiona, odświeżona? Ale wiesz, że ja wcale się nie czuję odnowiona. Tak? Naprawdę. A odmrożona? Odmrożona troszkę tak. Częściowo tak. Pani... maksymalne odmrożenie i tak nastąpi koło Sylwestra. Pani Marylko, 60 lat festiwalu w Opolu. Mówię tylko o tym dlatego, tak, że tam 42 lata i to jest bardzo ważny dla pani festiwal. Tak. Ale ten w Sopocie również, bo dzisiaj 50 lat od tego słynnego występu z Małgosią, takiego ikonicznego, ta sukienka, tam wszystko było ikoniczne. Tak, to prawda, Małgośka. Pierwszy raz wykonałam Małgośkę w 7... O matko, czekaj, się zaczepiłam. Oj, da się to uratować? Tak. Ja może pomogę. No, tak. To trzeba tutaj przeciągnąć. O Jezu, boję się. Ale fajnie, mamy aferę. Już. Uwolniona. Bryla, akcja brylantów. Uwolniona. Uratowana. Tamta sukienka pewnie takich sytuacji nie stwarzała. Która? 50 lat temu. No nie. Ale to była też cała historia związana z tą sukienką. Bo zaprojektował to Rafał Olbiński, fantastyczny, w tej chwili znany na całym świecie malarz. Mm-hmm. On zaprojektował to serce z przodu, zaprojektował te banany, napisy Małgośka. Ja pojechałam do fabryki Milanówek, w Milanówku, fabryka Jedwabiu. I tamte panie mi uszyły, zrobiły kupon materiału. Powstała sukienka, no i był szał. To jest niesamowite, że pani naprawdę pamięta chyba każdą stylizację i to, jak ona powstawała. Tak? Pani Marylo, a w serialu o Agnieszce Osieckiej ta scena była odnotowana i potem była, w następnej scenie widzieliśmy, jak pani rzekoma aktorka, która panią gra oczywiście, wraca z Agnieszką Osiecką pociągiem, tam jest wielkie świętowanie. To rzeczywiście tak wyglądało? Nie, ja już wtedy jeździłam samochodem, także... Nie jeździłam pociągiem, ale widocznie ten pociąg bardzo im pasował. Tam było jakieś tam już świętowanie, nie, jakieś kieliszeczki? Jakieś popijanie, nie. Nie, tak nie było. Było bardzo dramatycznie dla mnie, bo ja się rozstałam wtedy ze swoim narzeczonym czeskim menadżerem i tutaj przyjechałam z takim fotografem, któremu niepotrzebnie powiedziałam w nocy, że się rozstajemy. Że jest pani singielką już. Że się rozstajemy tak... Teraz już wiem, że tego się nie robi w nocy, kiedy jest się nago. I jak to nago? Ja byłam nago w łóżku i on powiedział, ja powiedziałam, on mówi, to ja ci nie oddam twoich rzeczy w Warszawie. A ja miałam samolot, miałam koncert w Mediolanie i złapałam jego kluczyki od Fiata 125 Py. Które leżały, kluczyki leżały na stole i goła biegłam na korytarz w Grand Hotelu. On mnie gonił goły i to pokojowe widziały niestety, ale rewelacja. Mnie dopadł. Rewelacja. Pani Marylko. Nie wiem, czy to taka rewelacja. Historia rewelacyjna. Pani Marylko, ja mam 35 lat w tym roku, ja chciałem zapytać, skąd mam mieć tyle energii, żeby mieć tak jak pani, no. Musisz zacząć śpiewać. Graj na gitarze, śpiewaj. Z panią możemy znowu? Oczywiście, tak.